Dzisiaj jesteśmy w Austrii, a konkretnie na austriackich wioskach w okolicy Graz. Grazerbergland tak się nazywa tutaj to pasmo górskie, czy też pogórze. Dlaczego w ogóle tutaj przyjechaliśmy? No trochę przez przypadek, dlatego że praca nas rzuciła do jednej z fabryk firmy, w której pracuję, która znajduje się nieopodal. No i jako, że dookoła są góry, więc troszeczkę tam poszukałem i znalazłem ścianę, o której nikt z moich znajomych wcześniej nie słyszał. Nazywa się Rote Wand i jest tam za nami. Jest to gdzieś tak na około 200-300 metrów wapiennej ściany, na której od lewej do prawej są dróżki wielowyciągowe, głównie obite sportowo. Nie jestem specem od niemieckiego, ale Uber to znaczy nad, czyli nad czerwoną ścianę, albo Unter, czyli pod. Także my zawijamy tutaj w prawo. Podejście pod ścianę zajęło nam 45 minut, nie jest to wymagająca też wędrówka. Wybraliśmy się tutaj pod koniec, jest w zasadzie połowa października, więc ta ściana w lecie, no niestety nie da się na niej spinać, bo jest za gorąco, bo jest to południowa wystawa. I nawet dzisiaj jest 16 października, było tak gorąco. Smażyło. Udało nam się dotrzeć pod dróżkę. Nie jest to co prawda to, co było głównym celem, dlatego że okazuje się, że na ścianie, o której nikt w Polsce nie słyszał, w Austrii chyba słyszeli wszyscy, jest tu strasznie dużo ludzi. No, natomiast tą dróżkę mamy całą dla siebie i wygląda całkiem ciekawie. Droga wygląda naprawdę tak zróżnicowanie, plus jeszcze jak się obejrzymy, to jest taki szalony widok. To co, zaczynasz? Tak, to ja prowadzę pierwsze 5 wyciągów, a tu mogę zostawić ostatnie 2. Mhm. Ostatnie 2 dwójkowe, co? Tu najbardziej szalony kawałek asekuracji, jaki widziałem, słuchaj, dawno. No serio. Kawałek druta po prostu. Dobra. Lecimy z dwójeczką. W internecie w opisie drogi jako wymagany sprzęt były podane tylko ekspresy. No my mieliśmy ze sobą jeszcze 2 frędziki tak na czarną godzinę. No i okazało się, że tutaj ta czarna godzina się zdecydowanie pojawia, bo na drugim i trzecim wyciągu było tak po jednym przelocie. Do tego skała była momentami krucha. Wszystkie wyciągi ogólnie były ładne i były miejsca niestety bardziej wyślizgane niż inne, ale to dlatego, że droga ogólnie jest bardzo stara. Powiedzielibyśmy nawet, że jest to jeden z dawniejszych klasyków tutejszych. Nie ma co się nastawiać na bardzo dobre tarcie cały czas, jednak trzeba pomyśleć, że no, może być trochę jak na Jurze. Wisienką na torcie zdecydowanie był przedostatni wyciąg. Piątkowy, bardzo powietrzny, gdzie napotkaliśmy bardzo dziwne dla nas ułatwienia. O ile jeszcze gdzieś tam wiszące liny widziałem, takie poręczóweczki, natomiast no, takiego wbitego pręta w kluczowym miejscu, klamy z pręta, no to przyznam, że jeszcze nie widziałem.
Nie no, łestowo. Naprawdę. Bardzo łestowo. Nie będę tam kibicować pudnia. No, rozumiem. Czyli dąg się przydał. Nie, będziemy tego umieszczać w filmiku. Miałem go przed twarzą i tak sobie mi się nie, no bez jaj. No ale i ten wyciąg powietrzny taki bardzo, nie? Ten ostatni. No tak, tylko na rękach tu ostatni. No. Jezu. Jest i napis. Lepiej późno niż wcale. Uchnerleiter. Zrobiona, że teraz na schronisko. Czas na austriackie prekrasy. Ciekawe, co tu obserwują. Wtyczka za zdobycie Gipfela. Słońce nam już zachodzi, więc musimy kończyć, ale chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów o samym schronisku, bo warto. Z wierzchołka jest bardzo niedaleko, zajęło nam jakieś 20 albo 25 minut, żeby ze szczytu tam zejść. I samo schronisko jest otwarte do końca października. Schronisko jest bardzo autentyczne, nawet udało nam się trafić na bardzo spontaniczny pokaz lokalnego jadłowania, także tak. Nie było to zamawiane, naprawdę szalony dzień. Już się nie pamiętam.